ciągu swojej stuletniej działalności Zespół Szkół Ekonomicznych wiele razy udowadniał, że jest placówką rozwijającą się i aktywnie dostosowującą do otaczającej rzeczywistości. Przekładało się to przede wszystkim na poszerzającą się ofertę edukacyjną, stale uzupełnianą o nowe kierunki kształcenia, a w ostatnich latach realizację wielu działań o charakterze międzynarodowym. Współpraca międzynarodowa jest bardzo ważnym aspektem funkcjonowania szkoły. Szczególne zasługi na tym polu mają nauczyciele z Komisji Języków Obcych oraz Szkolnego Klubu Europejskiego, którego pracę przez wiele lat koordynowała pani Bożena Błaszczyk-Ziętek. Koordynatorzy zawsze mogli liczyć na wsparcie dyrekcji placówki. Zespół Szkół Ekonomicznych to szkoła otwarta na Europę. Otwarci jesteśmy na nowe trendy w kształceniu. I jeżeli chodzi o pracę dydaktyczną, to projekty unijne odgrywają bardzo ważną rolę. Uczą nie tylko typowych zdobywania wiedzy merytorycznej, ale kształcimy ludzi otwartych na Europę, ludzi, którzy nie boją się nowych wyzwań, którzy dzięki takim wyjazdom są w stanie sprawdzić siebie w innych, nowych warunkach. Zacieśnianie współpracy zagranicznej i popularyzacja jej efektów przyjęły także formę udziału przedstawicieli placówki w szeregu międzynarodowych warsztatów metodycznych, seminariów kontaktowych i wykładów. Wszelkie przedsięwzięcia tego typu pozwalają nawiązać kontakt ze szkołami z innych krajów. Zespół Szkół Ekonomicznych przez 3 lata uczestniczył w projekcie Deutsch hat Klasse, a w tym roku w niemiecki równa się sukces w zawodzie. Oraz jako jedna z 200 polskich szkół w Deutsch Plus. Szkolnym koordynatorem tych działań jest pani Anna Własiuk. 6 lutego 2020 roku zespół projektowy działający przy Radomskim Ekonomiku zorganizował konferencję dotyczącą projektów unijnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wiele lat temu w ZSE zapoczątkowała je Marzena Drużdziel, nauczyciel języka angielskiego. Udało się zakończyć kilka takich działań pod patronatem programów Erasmus+ i Comenius. Konferencja wieńczyła obecnie finalizowany projekt POWER – Ponadnarodowa mobilność uczniów. Koordynatorem projektu jest pani Ewa Nowak, nauczyciel języka angielskiego. Głównym założeniem tego projektu są zagraniczne mobilności uczniów, związane ściśle z, korelujące, powinnam powiedzieć, z programem nauczania danej placówki. Są to mobilności od 7 do 14 dni. Celem wyjazdów nadrzędnym jest wzmacnianie przekrojowych kompetencji kluczowych. To jest między innymi nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabywanie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia, takiego aktywnego obywatelstwa europejskiego. Myślę, że ten projekt można by ująć w takie ramy zawierające się w takich kilku słowach: młody, aktywny Europejczyk. Bo takiego absolwenta byśmy sobie życzyli. Konferencja była okazją do poinformowania lokalnych szkół o zakończonych już projektach zrealizowanych przez ZSE w ostatnich latach oraz o licznych nadchodzących przedsięwzięciach projektowych. Podczas zakończonego projektu POWER 15 uczniów i 2 nauczycieli wybrało się do Ceuty, hiszpańskiego miasta położonego na terenie Afryki. To na pewno było to olbrzymie doświadczenie budujące takie pod względem społecznościowym, kulturowym, dużej odmienności językowej, kulinarnej. I tak więc wszechstronność bardzo duża, bardzo ciekawe miejsce, piękne miejsce. Udało nam się wykorzystać pewne środki i zabrać młodzież na wycieczkę do Maroko. Więc myślę, że to było najmocniejszą stroną tego projektu. Oprócz oczywiście zaplanowanych innych i zrealizowanych z sukcesem działań przewidzianych w formularzu zgłoszeniowym. Uczniowie, pomimo początkowych wątpliwości, są bardzo zadowoleni z efektów. Wątpliwości na pewno były, mimo wszystko był to skok na głęboką wodę. Kompletnie inny kraj, inny kontynent, ale mimo wszystko ostatecznie jeszcze raz chętnie bym tam pojechała. Na pewno mam więcej odwagi przez udział w tym projekcie. Przełamałam też bariery językowe. Nauczyłam się też nowych rzeczy dzięki temu projektowi. Mam nadzieję, że je też jakoś wykorzystam w przyszłości. To była pierwsza okazja, kiedy mogłem pojechać za granicę. No i w ogóle pierwszy lot samolotem, pierwszy raz na innym kontynencie. To był dla mnie naprawdę szok. Szok nie był na szczęście spowodowany zderzeniem z obcą kulturą. Nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych zadbali, by młodzież była na to gotowa. Oni wiedzieli, w jakie miejsce się wybieramy, byli przygotowani na to mentalnie. Dźwignęli to świetnie, są bardzo otwarci. Okazało się, że pomimo tych różnic w stroju, w wyglądzie, w języku, w obyczajowości potrafili nawiązać, zacieśnić przyjaźnie z tamtejszą młodzieżą. Tytuł przedsięwzięcia Firma symulacyjna – sposób na kształtowanie umiejętności prowadzenia firmy i odnalezienia się na rynku pracy młodych ludzi dużo zdradza o charakterze działań w czasie mobilności.
Pracując w zespołach międzynarodowych, uczniowie ekonomika tworzyli biznesplany wymyślonych przez siebie firm, które ich zdaniem mogłyby odnieść sukces na rynku lokalnym w Ceuta. Tworzyliśmy wirtualną firmę. To był taki projekt. Wymyślaliśmy sami, co mamy robić, gdzie to się będzie znajdować. Wyliczaliśmy wszystkie rzeczy związane z kosztem utworzenia firmy, jej utrzymaniem. No i musieliśmy to wszystko zebrać do jednego projektu. W czasie rzeczonej konferencji wspomniano o tym, że już wkrótce Ekonomik pełną parą ruszy z realizacją kolejnego projektu Erasmus+, pod tytułem Praktyki zawodowe – droga do sukcesu. W ramach projektu 42-osobowa grupa uczniów odbędzie praktyki zawodowe w hiszpańskich przedsiębiorstwach. Projekt ten koordynuje pani Malina Ślarzyńska, nauczyciel języka niemieckiego. Jeżeli chodzi o praktyki, które odbywają się za granicą, to my jesteśmy tutaj też zobligowani do odbycia takich praktyk w określonej ilości godzin, zgodnych z podstawą programową, także te wyjazdy są dłuższe, miesięczne. Wszystkie działania projektowe wymagają systematycznej i rzetelnej pracy. Przynoszą one jednak wymierne korzyści całej społeczności ZTS. Ja uważam, że w ogóle trzeba zawsze podjąć takie ryzyko. Jest to ogrom pracy, ale potem korzyści są po prostu tak ogromne. Nie tylko oczywiście dla szkoły, ale przede wszystkim dla młodzieży. Uważam, że to jest ogromna szansa, przede wszystkim dla młodzieży naszej szkoły. Danie im takich perspektyw na zatrudnienie potem się, czy nawet na w rynku międzynarodowym, może być i rynek polski, ale i również zależy nam na to, żeby na taki charakter europejski naszej placówki był znany w Radomiu i naprawdę bardzo staramy się, żeby jak najwięcej projektów było dofinansowanych i realizowanych w naszej szkole. Organizatorzy odnieśli się również do wieloletniej współpracy placówki z Instytutem Technologii Eksploatacji, także w zakresie projektów europejskich, w tym wdrażania metodologii CLIL do szkolnictwa zawodowego. Przedstawiciel ITE, pani Katarzyna Skoczylas, wygłosiła krótki wykład dotyczący tzw. partnerstw strategicznych, które Instytut realizuje. Z Zespołem Szkół Ekonomicznym współpracujemy już od kilku lat, również w ramach projektu, który aktualnie realizujemy, który polega na wdrażaniu modelu CLIL w szkołach zawodowych. Aktualnie taki projekt realizujemy, który będzie kończył się z końcem kwietnia tego roku. 5 marca na Uniwersytecie Warszawskim organizujemy dużą międzynarodową konferencję poświęconą właśnie upowszechnieniu rezultatów tego projektu. Metodologia CLIL już wkrótce na stałe zagości w naszych szkołach. CLIL to taka innowacja edukacyjna, która na stałe wpisała się już w program nauczania, w system edukacji w wielu krajach europejskich i zbliża się dużymi krokami także do naszego kraju. W wielu krajach Unii Europejskiej jest już obowiązkowe, żeby w całym cyklu kształcenia, na każdym etapie uczeń przynajmniej jeden przedmiot realizował w języku obcym. I nie chodzi tu oczywiście o naukę języków obcych jako takich, ale o przedmioty humanistyczne czy matematyczne, informatyczne, przedmioty ścisłe, mówiąc ogólnie. Każdy z projektów międzynarodowych zakłada wiele ciekawych działań pozaformalnych, które są wartością dodaną zaplanowanego programu stricte edukacyjnego. Uczestnicy dotychczas zrealizowanych mobilności mieli więc możliwość zwiedzania lokalnych zabytków i miejsc o wartości historycznej. Podziwiali budynki sakralne, spróbowali lokalnej kuchni, zapoznali się z kulturą i obyczajami danego kraju poprzez mieszkanie z lokalnymi rodzinami i udział w warsztatach tematycznych. Organizatorzy wyjazdów dbają o to, by aktywności w czasie wolnym także korelowały z podstawą programową szkoły. Stąd wizyty w fabrykach, portach morskich i zakładach produkcyjnych, gdzie młodzież zapoznaje się z procesami produkcyjnymi, nowoczesnymi systemami składowania, zasadami międzynarodowego eksportu, logistyki, spedycji i zarządzania. Wyjazdy zagraniczne podnoszą jakość i atrakcyjność kształcenia. Jak widać, Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu to placówka rozwojowa i otwarta na najnowsze trendy w edukacji.